Rozkwita kryzys wynikający z protestów fizjoterapeutów. Spośród kadry Suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji część poszła na zwolnienia lekarskie, 6 terapeutów korzysta z urlopów na żądanie. Niestety w ośrodku fizjoterapeuci przeszli do następnego etapu, tak, protestu, czyli poszli na zwolnienia lekarskie. Na dzień dzisiejszy jest chyba z 16 osób. Sytuacja troszeczkę się zmienia, bo część ma krótkotrwałe zwolnienia, wraca. Urlopy na żądanie są też na dzień dzisiejszy. 6 urlopów na żądanie. Także kadra rzeczywiście nam się zdziesiątkowała, można tak powiedzieć. Do tej pory trwający od 7 maja protest nie rzutował negatywnie na realizację świadczeń. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Udzielamy świadczeń w ograniczonym zakresie. W warunkach ambulatoryjnych pacjenci nie przychodzą na zabiegi. Są udzielane świadczenia w oddziale dziennym rehabilitacji, w oddziale dziennym rehabilitacji dla dzieci, jak również na oddziałach stacjonarnych. Ambulatorium nam praktycznie przestało funkcjonować. Dyrektor Irena Łukaszuk w rozmowie z nami wyraziła nadzieję, że od najbliższego poniedziałku sytuacja w ośrodku wróci do normy, bo jak mówi, trwają rozmowy. Rozmawiamy z koordynatorem naszym, który dostał jakby tutaj od nas polecenie z góry, tak, że no, zresztą kończą się zwolnienia większości tym fizjoterapeutom właśnie z końcem tygodnia, więc chcielibyśmy, żeby nie od poniedziałku nie zaczynali od zwolnień, tylko wrócili do pracy. W tych rozmowach Irena Łukaszuk pokłada nadzieję na porozumienie, ale też jasno mówi, że zrealizowanie płacowych żądań fizjoterapeutów jest niemożliwe. Żądania płacowe, które sięgały 1600 brutto, jak na dzień dzisiejszy wiadomo, że nie zostaną zaspokojone, więc będę z nimi rozmawiać o innym sposobie, tak, podwyższenia wynagrodzenia, w sensie i tak w lipcu podwyższamy zgodnie z ustawą, ale to są niewielkie podwyżki, więc ile będę mogła, tyle ze środków zakładu przeznaczę na podwyższenie załodze i do momentu, tak, uregulowania tej sprawy odgórnie postaramy się im w jakiś sposób zrekompensować tą różnicę. Przypomnijmy, średnie wynagrodzenie fizjoterapeuty zatrudnionego w ośrodku to kwota poniżej 2000 zł netto miesięcznie. Minimalnie mniej od fizjoterapeutów zarabia tylko personel sprzątający ośrodek. O problemach wynikających z niskich płac fizjoterapeutów rozmawialiśmy już wcześniej z dyrektorem ośrodka Naworyńskiego, z samymi fizjoterapeutami, ale też z radnym sejmiku województwa podlaskiego Romualdem Łączkowskim. Wywiad z nim, w którym dotykamy m.in. wątku fizjoterapeutów, jutro na naszej antenie, na naszym kanale YouTube, portalu tvsuwałki.pl i Facebooku. W wersji internetowej dostępny będzie na wszystkich kanałach o 10:15.